Dzień dobry, Krzysztof Markowski, kłaniam się, witam Was bardzo serdecznie po moim urlopie. Po pierwsze bardzo dziękuję za to, że oglądacie coraz więcej moich odcinków, ogląda coraz więcej osób. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie pozytywne komentarze, za wszystkie krytyczne komentarze. Dziękuję za to, że udostępniacie, dziękuję za to, że dajecie mi do zrozumienia, że to co robię jest wartościowe. Mam dzisiaj dla Was książkę, nad którą pracowałem długo. Są takie książki, szczególnie z obszaru pracy nad sobą, tak zwanego rozwoju osobistego, których czytanie wymaga innego podejścia. Bo jakkolwiek przeczytamy beletrystykę, jakąś sensację, czy coś z historii, to też oczywiście wymaga pewnej uważności, ale krótko mówiąc możemy przeczytać od deski do deski. Są takie książki, które się czyta od deski do deski. Natomiast ta książka, jak większość książek rozwojowych, nie jest do przeczytania od deski do deski. To są książki, które trzeba przetrawić, przy których trzeba się zatrzymać, to jest książka, przy której trzeba pomyśleć, pokontemplować trochę, spędzić więcej czasu. I tak było z książką Ziga Ziglara. To jest moja pierwsza książka Ziga Ziglara, którą czytam. Żyj lepiej niż dobrze. Oczywiście z rekomendacji wspaniałego Fryderyka Karzełka, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Pod tytułem Spełniaj swoje marzenia. Oczywiście, jak wiecie, dzielę się z Wami książkami, które na mnie zrobiły duże wrażenie i dla mnie przynoszą pewną wartość. W związku z tym ta książka również, z tym, że od razu powiem, miałem też swoje hamulce w czytaniu tej książki. One są związane z kwestiami rozumienia Boga przez Ziga Ziglara. Nie muszę się ze wszystkim zgadzać, natomiast informacje, które tutaj Zig Ziglar przekazuje, są informacjami uniwersalnymi, są informacjami, które mają za zadanie pozytywnie nakarmić nasz umysł. Żyj lepiej niż dobrze, spełnij swoje marzenia, spełniaj swoje marzenia. Jest tutaj kilka wartościowych rozdziałów, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, Zig traktuje i zachęca do tego, żeby traktować wszystko, co robisz, z pasją. Ponieważ uważa, że my za nisko cenimy pasję. Okazuje się, że jak prześledził historię cywilizacji, historię ludzi, to pasja jest tym, co przyczynia się do wszystkich wielkich osiągnięć. W związku z tym zachęca do tego, żeby robić pewne rzeczy z pasją, bo czasami, a bardzo często pasja przełamuje pewne hamulce, przełamuje pewne nawyki, które przeszkadzają nam w realizacji siebie samego. Jest mnóstwo historii, to jest książka, która jest naszpikowana historiami, która jest naszpikowana wspaniałymi cytatami. I jest historia Debbie. Otóż Debbie była osobą, która mówi o swoim przełomie w momencie, kiedy, no to ciekawe, bo ludzie dokonują swoich transformacji, dokonują pewnych przełomów w związku z pewnymi zdarzeniami w życiu. Tu zdarzenie mocno, jeśli chodzi o Debbie, mianowicie śmierć kuzyna, z którym była bardzo blisko. Moment, kiedy ona odwiedzała go w szpitalu i opowiadała, w jaki sposób znalazła, nie mogła znaleźć pokoju, w którym on leżał. Zapytała się pielęgniarkę, gdzie jest jej kuzyn Dawid. No i odpowiedź była taka, że proszę przejść korytarzem i przy pierwszej okazji skręcić w prawo, potem proszę przejść przez drzwi, na których będzie zapisane wstęp surowo wzbroniony. I Debbie zrozumiała wtedy, że ona też miała taką chęć i pasję do wypowiadania się, do pisania książek. I mimo, że tak jak sama stwierdza, jej ortografia była raczej, określała ją mianem kreatywnej, a jedyne jej kompetencje pisarskie to marzenia, które według niej Bóg umieścił w jej sercu. Mianowicie moment, kiedy ona straciła tego kuzyna, był momentem przełomowym, bo kiedy przeszła przez drzwi, gdzie było napisane wstęp surowo wzbroniony, zrozumiała, że jest w stanie przejść przez każde drzwi,
W tej chwili Debbie jest pisarką, która sprzedała ponad 70 milionów egzemplarzy swoich książek. I też widzisz, możesz się zastanawiać, że nie umiesz pisać. Zig Ziglar też nie pisał książek, on je dyktował. Jest wielu, wielu pisarzy, którzy dyktują te książki, a potem przecież są osoby, które się zajmują korektą, które się zajmują składem, układem i tak dalej. Też prawidłową pisownią. Jeżeli masz historię do opowiadania, to książkę możesz napisać nie będąc pisarzem, co właśnie udowadnia historia Debbie. Jest bardzo mocny rozdział poświęcony inspiracji jako paliwa dla pasji. Dlatego, że Zig uważa, że należy poszukiwać inspiracji. Inspiracja to w 90% duży wysiłek, natomiast pasję napędza właśnie inspiracja. Tak autor uważa, że pasja jest napędzana przez inspirację. Bo pasja to jest płomień, a inspiracja to jest paliwo do tego płomienia. Jeśli pasja zniknie, jeżeli nie będzie jej nieustannie podsycał, nie będziesz jej nieustannie podsycał inspiracją. Jeszcze raz to przeczytam. Pasja zniknie, jeżeli nie będziesz jej nieustannie podsycał inspiracją. I poszukiwanie inspiracji. I autor podpowiada oczywiście, że najprostszą metodą znajdowania inspiracji jest znalezienie mentora. Czyli znalezienie takiej osoby. Zresztą on tu pisze, że nie ma nic lepszego od znalezienia osoby, która zrobiła coś, osiągnęła sukces w tym, co ty też chcesz osiągnąć. Proste. Proste, bo jeśli ktoś coś robił w swoim życiu i osiągnął swoje efekty, odniósł sukces, jest z tego znany, albo napisał książkę, albo opublikował, albo powstał film na tej podstawie, cokolwiek dotarło do ciebie, to jest najprostsza droga. Czyli znajdź inspirację poprzez znalezienie mentora, mentorów. I słuchajcie, to nie musi być mentor, którego poznasz osobiście. To może być mentor, który właśnie napisał książkę. To może być nawet osoba, która już nie żyje, ale napisała, nie wiem, serię książek, na przykład Napoleon Hill. Jeden z pierwszych pisarzy, który osiągnął biegłość w pisaniu książek tak zwanych rozwojowych, motywacyjnych, inspirujących. Autor podpowiada, że największym wrogiem pasji jest stres. Największym wrogiem pasji jest stres. Bo, tak jak mówię, nigdy nie osiągaj biegłości w działaniu, którego nie znosisz. To jest bardzo ciekawe. Nigdy nie osiągaj biegłości w działaniu, którego nie znosisz. Często są historie, ludzie nie lubią swoich zajęć, nie lubią swojej pracy, nie lubią tego, co muszą zrobić, stają się w tym biegli, a ponieważ stają się biegli, to najczęściej robią tego więcej. Albo ktoś wymaga od nich, żeby robili tego więcej, bo są w tym biegli, bo są w tym dobrzy. Ale jeśli tego nie lubisz, to unikaj tego. Jest też w książce bardzo fajnie napisane, jak unikać stresu. Tak, jest wiele metod. Autor uważa, że nie wolno, nie powinno się martwić na zapas. To jest taka umiejętność, taka zdolność, którą my mamy jako ludzie, że my na zapas projektujemy sobie przyszłość na podstawie tego, co się wydarzyło w naszej historii. Na podstawie tego, co jest teraz, projektujemy sobie przyszłość. I bardzo często powodujemy w sobie stres i kumulujemy go, projektując tą przyszłość po prostu negatywną. Więc nie martw się na zapas. Nie dawaj za wygraną. To jest cecha bardzo charakterystyczna. Jeżeli się zdarza coś, co robisz i nagle masz kłody pod nogi, nie wychodzi ci, nie idzie tak jak trzeba, może czasami zrób sobie przerwę, może czasami zapytaj kogoś. Zadawanie pytań jest świetnym rozwiązaniem. Jak zadajesz pytania, uzyskasz odpowiedzi. Natomiast nie poddawaj się. Jest historia na przykład paraolimpijki, które zjeżdżały na nartach. Właściwie na narcie, bo miały po jednej nodze i zjeżdżały na jednej narcie. I był mierzony czas. Jedna z narciarek upadła i poprzez to, że ta pierwsza z nich upadła, druga stwierdziła, że ma szansę wygrać i ma szansę zdobyć złoty medal. I wyobraźcie sobie, że ta druga jechała z tą myślą, że ta pierwsza upadła i również upadła na stoku. I przegrała z nią ten bieg, po czym zapytana, dlaczego przegrała, nie powiedziała, że dlatego, że upadła, tylko przegrała dlatego, że tamta pierwsza szybciej się podniosła. Mocne, prawda? Tamta pierwsza szybciej się podniosła.
Kolejnym sposobem na radzenie sobie ze stresem według autora jest dbanie o prawość. Mówienie prawdy nie wymaga uczenia się jej na pamięć. To jest bardzo ważne. Jeżeli mówisz prawdę, nie musisz nigdy niczego udawać, nie musisz jej zapamiętywać i nie wpadniesz w pułapkę samego siebie. Takie fajne zdanie jest. Pod nieobecność honoru umiejętności są zupełnie bezwartościowe. Tak, możesz się nauczyć technik, możesz się nauczyć umiejętności w swojej dziedzinie sprzedażowych, umiejętności mówcy, trenera. Jeśli nie masz honoru, jeśli nie jest to zgodne z twoim serduchem i z tym tak naprawdę, co czujesz, prędzej czy później to wyjdzie. Unikaj długów. No tak, żeby unikać stresów, unikajmy długów. 85% konfliktów w związkach jest związanych na tle finansowym. Inaczej, po polsku to powiem. 85% konfliktów w związkach to konflikty na tle finansowym. 85%. W związku z tym naucz się unikać długów, naucz się wydawać pieniądze. Nie lękaj się. Większość lęków to iluzja. Wyluzuj, znajdź swój sposób na odstresowanie się. Czy to będzie sport, czy to będzie spacer, czy to będzie tańczenie przy fajnej muzyce. Śmiej się rano jako pierwszy. To ćwiczenie, które podpowiadam często, które też otrzymałem od kogoś, na przykład, jeżeli nie możesz się uśmiechać, zrób tak. I trzymaj szaję to długo. Może nie długo, ale potrzymaj to sobie przez parę minut. Co się dzieje? No nasza fizjologia naszego ciała, mięśnie, układ powoduje, że chemia zaczyna dopasowywać się do tego twojego uśmiechu, więc jak się będziesz uśmiechać, nawet z tym długopisem, to za chwilę będziesz się śmiać. Więc śmiej się rano jako pierwszy. Kolejny bardzo ważny rozdział w książce to jest rozdział związany z myśleniem i zatytułowany jest Uważaj, co myślisz. Norman Vincent Peale powiedział: zmień myślenie, a zmienisz świat. No i dokładnie wszystkie dotychczasowe moje doświadczenia, wszystkie dotychczasowe przeczytane książki, wszystkie szkolenia, ale również wszystko to, czego doświadczyłem, pokazuje, że to sposób, w jaki myślisz, zmienia rzeczywistość, zmienia twój stan, zmienia ciebie, a nie na odwrót. Jeżeli ktoś ciebie pyta, co u ciebie słychać, często takie pytanie pada. Lepiej niż dobrze. Co u ciebie w biznesie? Lepiej niż dobrze. Miałeś może awans? Oczywiście, lepszy niż dobry. A jak twoje jedzenie? Wspaniałe, lepsze niż dobre. Jakie książki ostatnio czytałeś? Lepsze niż dobre. I może to brzmi mieć trochę jako oszukiwanie, ponieważ powiesz, ale u mnie nie jest dobrze, więc jak mam mówić lepiej niż dobrze? No właśnie o to chodzi, żeby znaleźć pozytywne rzeczy, bo zawsze znajdziesz pozytywne rzeczy w czymś, co oceniasz negatywnie. Zawsze, więc skupiasz się na pozytywnych rzeczach, bo to, co myślisz, staje się twoją rzeczywistością. Czyli zmiana nastawienia, zmiana nawyków, to czym karmisz umysł jest bardzo, bardzo ważne. Kolejny bardzo ważny rozdział w książce Ziga Ziglara to jest punkt widzenia i nastawienie. Pesymista to osoba, która narzeka na hałas, gdy do jej drzwi puka okazja. Powiedział niejaki Michael Levine. Pesymista to osoba, która narzeka na hałas, gdy do jej drzwi puka okazja. Jest takie piękne powiedzenie, zresztą, które umieszczam często w social mediach. Jesteś balonem, wznieś się, a zmienisz kierunek lotu. Czyli jeśli nie masz wpływu na kierunek swojego życia, to trzeba się wznieść do góry, żeby złapać inny wiatr i zmienić kierunek lotu. Jeśli będziesz traktować porażki, potknięcia jako lekcje, jeśli nie będziesz traktować porażek jako czegoś strasznego, czegoś tragicznego, porażki, zresztą o porażkach będę mówił, ale jest historia, bardzo fajna historia związana z wiecznymi optymistami. Otóż w 1988 roku czasopismo Rotary zamieściło informację o pewnej organizacji zajmującej się ochroną przyrody, która zaoferowała $5000 za każdego schwytanego wilka. Ta organizacja miała zamiar przesiedlić wilki z jednego miejsca, gdzie było ich za dużo, w drugie miejsce Stanów Zjednoczonych, gdzie było ich za mało. Więc płacili 5 tysięcy za każdego schwytanego wilka. I historia polega na tym, że było dwóch braci o imieniach Sam i Jed, którzy podjęli to wyzwanie.
Podjęli to wyzwanie, wyruszyli na wyprawę w celu chwytania wilków i przez wiele dni nic się nie działo. Chodzili po lasach, po górach, spali gdzieś na łąkach i nie było żadnego wilka, tam gdzie miały być wilki. I po kilku dniach zasnęli zmęczeni na jednej z pola i w nocy sama wyrwał dźwięk ze snu. Były to głośne hałasy. Podniósł głowę i zobaczył, że zostali otoczeni przez watahę wilków. Wyobraźcie sobie, leżą na polanie, śpią, a tutaj watacha warczących wilków, która ich okrąża. I w tym momencie obudził swojego brata, obudził Jeda i mówi: Jed, jesteśmy bogaci. No, jest to historia mocna, bo nie każdy miałby odwagę otoczony przez wilki znaleźć coś pozytywnego, ale właśnie im o to chodziło. Więc optymiści zawsze oczekują lepszego rezultatu. Jest też podana przez autora książki definicja szczęścia. I według niego definicja szczęścia to są przyjemne odczucia związane z doświadczeniem tego, co dobre. To jest stan, w którym nasze pragnienia są zaspokajane, doświadczanie przyjemności i nieodczuwanie bólu. Jeszcze raz przeczytam, definicja szczęścia jaka jest. Są to przyjemne odczucia związane z doświadczeniem tego, co dobre. Stan, w którym nasze pragnienia są zaspokajane, doświadczanie przyjemności i nieodczuwanie bólu. Pesymista, wyś się z ciebie pasję. No tak, znacie takie osoby, które są po drugiej stronie, na drugim biegunie od szczęścia, to są właśnie pesymiści. I autor zachęca, żeby planować swoje działanie, planować swoje życie z pasją. Dlatego, że sukces to są konsekwentne, doskonałe wyniki. Nie musisz być wielki, aby zacząć, musisz jednak zacząć, żeby zostać wielkim, powiedział niejaki Joe Sabach. Nie musisz być wielki, aby zacząć, musisz jednak zacząć, żeby zostać wielkim. Wszystkiego nie przewidzisz na swojej drodze, nie da się tego, ale to jest dobrze. Widzicie, to jest też jeden z tematów, który często poruszam na moich spotkaniach, na moich szkoleniach. Mianowicie ludzie oczekują perfekcyjnego przygotowania, perfekcyjnej wiedzy, umiejętności odpowiadania na każde pytanie i wtedy zaczną coś robić. To jest błąd, dlatego że najpierw trzeba zacząć coś robić, żeby popełniać błędy, żeby odnosić porażki, czyli tak naprawdę lekcje, żeby wiedzieć, czego się uczyć. Więc niczego wszystkiego nie przewidzisz na swojej drodze. Gdybyś wiedział dokładnie, co się wydarzy, zanim jeszcze zaczniesz, wszelka kreatywność i zaradność czy odwaga byłyby zbędne. Zobaczcie, gdybyś wiedział dokładnie, co się wydarzy, zanim zaczniesz działać, zanim wyruszysz, wszelka kreatywność, zaradność, odwaga byłyby zbędne. Ludzie, którzy starają się wieść życie lepsze niż dobre, wiedzą to. Po prostu wiedzą to, że czasami trzeba wyruszyć w drogę nie posiadając pełnej wiedzy, nie posiadając wszystkich umiejętności. Ci ludzie godzą się z tym, że nie wiedzą dokładnie, gdzie zmierzają, natomiast wykonują krok po kroku, działają, sprawdzają, korygują plan. Działają, sprawdzają, korygują plan. Jest też bardzo fajnie opisany proces planowania z pasją, siedmiopunktowy, więc bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę, bo tam jest mnóstwo wskazówek. Są wskazówki, jak ważne jest wyznaczanie celów. Jak ważne jest wyznaczanie celów. I tu jest historia, piękna historia pływaczki Florence Hadwick. Pływaczka, która nazywała się John Hadwick, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Florence Hadwick. No widzicie. O co chodzi? To była kobieta, która biła rekordy w pływaniu. Biła rekordy w pływaniu i był taki, bodajże, bo teraz mi zakładka uciekła, ale bodajże chciała przepłynąć jezioro Ontario, tak? I był taki moment, kiedy ona jako pierwsza kobieta chciała przepłynąć całe to jezioro i zaplanowała wszystko, zaczęła płynąć. Płynęła oczywiście za nią ekipa,
na łodzi, która ją asekurowała. Rodzina chyba tam też była na tej łodzi. I słuchajcie, była ogromna mgła. I ona płynęła ileś tam tych godzin, po chyba 12 godzin, po 12 godzinach się poddała. Mimo, że była zachęcana do tego, żeby płynąć dalej, poddała się. I nie pokonała tego rekordu, weszła na łódkę. Okazało się, że było 800 metrów od celu. 800 metrów od celu po iluś tam kilometrach pływania. I jak sama stwierdziła, gdyby widziała brzeg, gdyby wiedziała, że jest tak blisko, to by płynęła i osiągnęłaby swój sukces. Była bardzo wymarznięta, ale po prostu dlatego, że nie widziała, dokąd płynie. Czyli zobaczcie, jak ważne jest i kluczowe wyznaczanie sobie celów. Tworzenie tak zwanego obrazu samego siebie. Jeżeli masz nadwagę, to warto stworzyć wizerunek siebie, zwizualizować siebie jako osobę o sylwetce, o której marzysz i wyobrażać sobie, że tak wyglądasz. Jest też sporo informacji na temat tego, jak traktować porażki. I jest taka fajna definicja, która mówi, że porażka to jest proces doskonalenia życia. Porażka jest to proces doskonalenia życia, a gorycz porażki jest wpisana w sukces. Gorycz porażki jest wpisana w sukces. To dzisiaj mi się język plącze. W kwestii osiągania celów nie liczy się to, w co inni wierzą, lecz to, czy ty wierzysz we własne możliwości. Zobaczcie, jaka kolejna mocna myśl. W kwestii osiągania celów nie liczy się to, w co wierzą inni, lecz to, czy ty wierzysz we własne możliwości. Sens wyznaczania celów. Porażka plus wytrwałość równa się sukces. Naprawdę mega, mega rozdział związany z tym, czym jest porażka. I tu też bardzo fajne zdanie, że porażka to jest wydarzenie, a nie człowiek. Mamy taką tendencję, że jak oceniamy jakieś potknięcie, jakąś porażkę, to oceniamy to poprzez ocenę tej osoby, czy siebie, jako osoby, która odniosła porażkę. Porażka to jest wydarzenie, to nie jest człowiek. Żadna porażka nie jest miarą wartości człowieka, ani też miarą wysiłku włożonego w dane przedsięwzięcie. Bardzo ważne zdanie. Żadna porażka nie jest miarą wartości człowieka, ani też miarą wysiłku włożonego w dane przedsięwzięcie. Prawda, że mocne? A z kolei Winston Churchill, czyli premier Wielkiej Brytanii w czasach, no pamiętamy, II wojny światowej, trudnego czasu, powiedział kiedyś jedną mądrą, znaczy powiedział dużo mądrych rzeczy, ale powiedział jedną rzecz, która została tu zacytowana, że sukces to nic innego jak podążanie od jednej porażki do następnej z niegasnącym optymizmem. Sukces to nic innego jak podążanie od jednej porażki do drugiej, do następnej z niegasnącym optymizmem. I właśnie, teraz wchodzimy w obszar, który też jest dla mnie bardzo ważny, mianowicie nawyki, przekonania, ale też nawyki, czyli te automatyzmy, którymi się kierujemy. Jak wiecie z poprzednich książek, które cytowałem, w 95% podejmujemy decyzje na podstawie naszych nawyków, naszych przekonań. Więc miej nawyki lepsze niż dobre. I jedno z przysłowie czeskie, o. Nawyk jest jak koszula zrobiona z żelaza. Takie jest przysłowie czeskie. Z kolei Erasm z Notre Dame mówił: klin wbija się innym, czy wybija się innym klinem. Nawyk zastępuje kolejnym nawykiem. Tak? Jakie nawyki? No, nawyk słuchania, nawyk uczenia się, czyli bycia otwartym na naukę, nawyk, żeby oprócz, jeśli nawet zostajesz nauczycielem, uczysz kogoś, mentorem, to nigdy nie przestajesz się sam uczyć. Masz nawyk uczenia się, masz nawyk czytania, nawyk odzyskiwania czasu. Na przykład ktoś mówi, ja nie mam czasu czytać książki. Ja mówię, ale jeździsz samochodem, nie wiem, autobusem. No tak, spędzam dużo czasu. No to masz audiobooki. Żyjemy w dobie tak niesamowitych technologii, tak niesamowitych narzędzi, że ty możesz słuchać sobie, jak ktoś inny dla ciebie czyta książkę. Nie musisz sam czytać, jeżeli nie masz takiej możliwości. Jest też informacja o nawykach, których warto unikać, które trzeba unikać. Mówimy o uzależnieniach od picia, palenia, od narkotyków. Na przykład taki nawyk jak odkładanie, narzekanie czy zwalanie winy. No to są nawyki, których trzeba się pozbyć i na to miejsce wypracować sobie większe nawyki, a to jest z kolei powiązane z kolejnym tematem z książki, mianowicie siłą charakteru. Większość ważnych osiągnięć w historii świata została dokonana przez ludzi, którzy nie ustawali w działaniu,
nawet kiedy wydawało się, że nie ma już żadnej nadziei. Dale Carnegie. Piękny cytat, powtórzę go. Większość ważnych osiągnięć w historii świata została dokonana przez ludzi, którzy nie ustawali w działaniu, nawet kiedy wydawało się, że nie ma już żadnej nadziei. Niesamowite. Piękny temat związany z zasadą dekady. Dekada, czyli dziesięciolecie. No właśnie, to bardzo mi utkwiło, zasada dekady, mianowicie potrzeba dekady, mówią fachowcy, mówią specjaliści, mówią osoby doświadczone, ja się z tym zgadzam, że potrzeba dekady wytężonej pracy, aby osiągnąć prawdziwy sukces. Niektórzy mówią, że chodzi o 10 tysięcy godzin, żeby stać się biegłym w czymś, ale osiągnięcie sukcesu, a bycie biegłym, to są dwie różne rzeczy. Potrzeba dekady wytężonej pracy, aby osiągnąć prawdziwy sukces. Ktoś powie, łomatko, 10 lat, czy ja muszę 10 lat jeszcze robić to, co robię, żeby osiągnąć sukces. Tak, ale patrząc w przyszłość na 10 lat, może to się wydawać wiecznością. A teraz zobacz inaczej. Zobacz wstecz w swoją przeszłość. Czy wydaje ci się, że ten czas nie minął jak mgnienie oka? Tak? Projektując 10 lat na przyszłość, myślisz, matko, ile to czasu? A zobacz, ile 10 lat minęło, po prostu myk i nie ma. Dopóki sam się nie wycofasz z gry, czyli sam sobie nie odmówisz współpracy, dopóty będziesz mieć szansę na sukces. Prawda. Jest też według Ziga podana nowa definicja sukcesu. I według autora sukces jest przede wszystkim kwestią trwania przy tym, z czego inni zrezygnowali. Niesamowite. Niesamowite. Sukces jest przede wszystkim kwestią trwania przy tym, z czego inni zrezygnowali. Sukces nie daje wiele radości, jeżeli wcześniej nie otarliśmy się o porażkę, albo nie osiągnęliśmy porażek, czyli tak zwanych lekcji. Na koniec sens życia lepszego niż dobre. Są też ciekawe diagramy, w Grecji tego już nie będę omawiał. Pasja jako doskonałe wyniki, sens życia. Odkryj swoje powołanie, też może być ciekawe. Odkryj swoje, znaczy jest ciekawe. Czyli możesz odkryć swoje powołanie, możesz też wrócić do jednego z moich odcinków, gdzie mówię znajdź swoje dlaczego, Simon Sinek. Tutaj jest odkryj swoje powołanie i jest odpowiedź na pytanie, po co tu jesteś? Po co tu jesteś? Zig podpowiada, żeby zmieniać świat po kawałku. Jak na przykład? Na przykład poprzez dawanie innym dobrego słowa, komplementowanie innych. Tak? Nikt nie pamiętałby dzisiaj o dobrym Samarytaninie, gdyby ten ograniczał się tylko do dobrych intencji. To chyba powiedziała Margaret Thatcher. Nikt nie pamiętałby dzisiaj o dobrym Samarytaninie, gdyby ten ograniczał się tylko do dobrych intencji. I tym akcentem chciałbym Was namówić po pierwsze do przeczytania tej pięknej książki, po drugie do czytania jej powielokroć, po trzecie do robienia notatek, po czwarte do dzielenia się tym filmem, jeśli uznacie, że to ma sens. Pojąte do subskrybowania mojego kanału, ponieważ jest to 30 odcinek i to jest coś, czego nie powiedziałem na początku. To jest 30 odcinek Markowski czyta. W planie jest 100 i więcej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Miłego słuchania. Do zobaczenia.